15 czerwca wspominamy świętego Bernarda z Menton, zakonnika. Bernard, nazywany Bernardem z Menton, z Aosty lub z Monjoux, urodził się około roku 996 w Menton w rodzinie szlacheckiej. Był krewnym burgundzkiej królowej Ermengardy. Po studiach w Paryżu, gdzie zgłębiał filozofię i prawo, przybył do Doliny Aosty w diecezji Nowara. Był archidiakonem. Podejmował działalność charytatywną wśród górali oraz pielgrzymów. W Alpach założył dwa schroniska na przełęczach, zwane od jego imienia Wielkim i Małym Bernardem. Schroniska w tych niebezpiecznych miejscach służyły podróżnym przedostającym się przez Alpy w pobliżu Monjoux. Wśród nich było wielu pielgrzymów. Zakonnicy otoczyli wędrowców opieką. Pomagały im specjalnie szkolone psy, nazwane od opiekunów Bernardynami. Wiosną 1081 roku Bernard udał się do Pawii, by podjąć się mediacji między cesarzem Henrykiem IV a papieżem Grzegorzem VII. W drodze powrotnej zmarł w Nowara 15 czerwca 1081 roku. Jego relikwie spoczywają w katedrze w Nowara. Jest patronem alpinistów i górali alpejskich, turystów, narciarzy i ratowników górskich. Czczony był w Piemoncie już w XII wieku. Został ogłoszony świętym w 1123 roku przez biskupa Ryszarda z Nowary. Oficjalnie do Martyrologium Rzymskiego wpisał Bernardyna papież Innocenty XI w 1681 roku, a Pius XI w roku 1923 wydał list apostolski o kulcie świętego Bernarda. W ikonografii przedstawia się świętego Bernarda w habicie benedyktyńskim. Jego atrybutami są krzyż w kształcie laski, laska alpejska, pies bernardyński, narty, toporek i szatan w łańcuchach lub o czterech głowach. Módlmy się. Boże, dzięki Twojej łasce święty Bernardyn wytrwale naśladował Chrystusa ubogiego i pokornego. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy wiernie trwając w naszym powołaniu osiągnęli doskonałość, której wzór nam dałeś w swoim Synu Jezusie Chrystusie, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, bądź nam miły.